Witamy w magazynie FLS Weekend. Zapraszamy do przeanalizowania sytuacji w lidze C3 po czwartym tygodniu rozgrywek. Wojtek, które wyniki zaskoczyły Cię najbardziej w lidze C3 w minionym tygodniu? No, w tym tygodniu trzeba powiedzieć, że zaskoczył mnie trochę wynik meczu Olipra Husaria Kraków. Co prawda Olipra wygrała, ale tylko 2-1. Pamiętajmy, że Husaria to był zespół, który w tym sezonie zanotował komplet porażek, więc można było się spodziewać, że w starciu z Oliprą, która jest głównym kandydatem do mistrzostwa, no to jednak porażka będzie wyższa. Tymczasem Husaria nawet miała swoje szanse, by przy stanie 0-1 doprowadzić do remisu. Ostatecznie to Olipra strzeliła na 2-0, a Husaria dopiero w ostatniej minucie czy w ostatniej akcji zdobyła tą bramkę honorową, ale postawa Husarii zasługiwała w tym spotkaniu na pochwałę. Wygrał Zil z Los Pivones w bardzo ciekawym spotkaniu. Wygrał Zil 4-2. To były dwie drużyny, które znajdowały się w pierwszych tygodniach w wysokiej formie. No i myślę, że zaskoczeniem też może być Goleada w meczu w Wilo Rzezi Mieszkiej. No to był taki mecz z dużą liczbą bramek, 13-9 ostatecznie skończyło się to spotkanie. Rzezi Mieszki wygrały, no i Wilo ciągle jakby no, dużo tych goli traci i znajduje się na dole tabeli. Twoje zaskoczenie na plus minionego tygodnia? Na plus wyróżniłbym w tym tygodniu Roch, który co prawda przegrał z Agmą, ale przegrał 2-5 tylko. Zaczął ten mecz w 5-osobowym składzie. No i można powiedzieć, że całe spotkanie grał w składzie tych weteranów, doświadczonych zawodników, bez wsparcia tych młodszych, jak na przykład Mazgaj. I mimo to ta porażka była niezbyt wysoka. Więc myślę, że tutaj można byłoby wyróżnić Agmę, Rocha za mecz z Agmą, natomiast też trzeba powiedzieć, że dobrze zaprezentowała się Duma Katalonii w meczu z Niszczalnymi. Pamiętamy poprzedni sezon, porażkę Dumy w meczu o brąz. Tym razem Duma wzięła rewanż i wygrała 4-1 z Niezniszczalnymi. Tam już znakomicie sobie zresztą ułożyła mecz. No i myślę, że też ISTV w tym tygodniu zaprezentowało się z dobrej strony. Nie dało większych szans Delfi i pokazuje wysoką dyspozycję. Kto w takim razie rozczarował? Chyba nie ma zbyt wielu rozczarowań w tym tygodniu. Raczej większość tych wyników było dosyć takich bliskich. No Delfi wiadomo, że dosyć zdecydowanie z ISTV przegrało. Tutaj jeszcze trzeba uzupełnić, że Apla wygrała też swój pojedynek w tym tygodniu. No, ale myślę, że rozczarowań jakich wielkich nie ma. Może to Delfi właśnie za tą wysoką porażkę zdecydowanym dosyć z ISTV. W takim razie nadszedł teraz czas w programie na szóstkę tygodnia Ligi C3. To wszystko z magazynu poświęconemu lidze C3. Do zobaczenia za tydzień.